Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będzie unpacking, jak widzicie. Taki dosyć spory, bo jak widzicie, mamy dwie paczuszki i będą to, słuchajcie, wytyczane konie z firmy Schneisch. Oczywiście przy każdej paczce powiem, od kogo kupiłam dane konie, skąd mam, także myślę, że możemy przejść do otwierania, bo jeszcze nie mogę się doczekać. Otwieram w sumie te paczki wcześniej niż powinnam, ale jeszcze nie mogłam się doczekać, bo zamówiłam to sobie w sumie na Wielkanoc, połączone jeszcze z moimi imieninami, które są 16 kwietnia, Wielką Sobotę. Więc taka oto okazja i właśnie zaraz będę to otwierać. Na przyspieszeniu oczywiście. Okej, słuchajcie, pierwsza paczka już otworzona, więc pokażę Wam z bliska koniki. Na początek klacz achotykińska w pozycji, jak widzicie, pasącej się. Bardzo chciałam ją mieć, jest po prostu przecudowna. Mam już ogiera do tej klaczki, więc super, będzie parka. Tak ona wygląda, nawet ma podkoły, czego się nie spodziewałam. Jest to, słuchajcie, rocznik 2012, ma na brzuchu oczywiście 2011. Piękna jest i bardzo dobry w stanie, z czego jestem bardzo zadowolona. No przepiękna jest, mogę zobaczyć tutaj na pyszczku, ma nawet żyłki. O, cztery odmianki tutaj ma nóżkach, ma bardzo ładne kopytko, muszę przyznać, i ogonek taki fajny, zakręcany. O, tutaj pyszczek. No jest przecudowna, naprawdę. Że taka oto piękna klaczka. Drugi to do kompletu w zasadzie źrebaczek achotykiński, tak. Przesłodziaśny, też bardzo go chciałam mieć. O, zobaczcie na jego pysio. Tylko jedyne, co mi się w nim tak nie podoba, to tutaj ta biała część. Tak jakoś dziwnie to wygląda. Myślałam, że to będzie jakoś odmianka czy coś, ale no w tym wydaniu wygląda to dosyć dziwnie, ale to w sumie jedyna rzecz taka inna. Tutaj na nóżkach już jest wszystko ok. Też rocznik 2012. Oczywiście płeć, no to można sobie samemu dopasować, bo nie ma nic tutaj, wiecie, zrobionego. Ale myślę, że będzie to u mnie ogierek. Mega przysłodki, super jest. Nawet zobaczcie, mamy rzeźbione tutaj kopytko ładnie, ale super. No i ostatni konik z tej paczki to klacz Przewalskiego. Powiem Wam szczerze, że kiedyś ona mi się nie za bardzo podobała, ale muszę przyznać, że na żywo jest naprawdę świetna. Zobaczcie, w ogóle jaką ma fakturę sierści, jak szczegółowo to jest zrobione. Mega, taka, powiedziałabym nawet, że jest trochę włochata. Można ją tutaj sobie trochę pomacać, taką strukturę ciekawą. O, naprawdę świetna klacz, w ogóle zobaczcie, jaką ma fajną maść. Takie fajne przejście ma porobione, różne cienie, ale super. I kupytka. To jest, słuchajcie, rocznik 2007, więc jest to o wiele starsza niż tamte dwa koniki. Naprawdę cudne, no zobaczcie, mega jest, bardzo mi się podoba. I powiem Wam, że koniki są w świetnym stanie. Także bardzo polecam tą sprzedawczynię, od której kupiłam właśnie te konie. Zostawię Wam linka w opisie, znajdziecie ją na OLX-ie. Także jeśli ktoś jest zainteresowany wycofanymi modelami w dobrym stanie, no to napiszcie do niej i może akurat znajdziecie model, którego szukacie. Więc tak, to była pierwsza paczka i teraz odłożę na chwilę na bok te konie i zajmiemy się drugą paczką.
Okej, okay, druga paczka już otworzona, więc pokazuję Wam modele, które w niej były. No baczonek taki oto maluszek, czyli źrebaczek Dartmoor, oczywiście ze Schleicha. Jest mega przysłodki, no zobaczcie na ten jego pysio. Już od dawna bardzo mi się on podobał. O, zobaczcie, jakie ma ładne kopytka. Napisy są dosyć zdarte, ale może uda mi się znaleźć rocznik wyprodukowania, bo tam mnie zawsze ciekawi. Rocznik 2011, słuchajcie. Więc tak. Jest mega przesłodki i ma taką fajną, chrupowatą trochę sierść. Myślę, że jeśli chodzi o tego ziewaka, to będzie u mnie klaczka. I ja, słuchajcie, mam już rodziców do tej klaczki. Pewnie doskonale znacie kucykę Dartmoor, Banego i jego żonę Bloom. W końcu doczekają się dziecka. Mimo, że mam już taką nie dosyć długo, no to myślę, że będą w końcu mieli swoje wymarzone dziecko, także tak. No i słuchajcie, drugi model, który bardzo chciałam mieć, czaiłam się już na niego no od bardzo dawna, czyli ogier Percheron. Zaczynaje się oczywiście, wow, jest po prostu przegenialny. Też dosyć ciężki, taki solidny koń, muszę przyznać. No cóż, to Percheron, koń pociągowy, więc no. Jest mega, bo nazywać się tą maść, siwą, jabłkowitą oczywiście. Bardzo fajnie są zrobione te jabłuszka, muszę przyznać, bo ci ten pysk bardzo ładną grzywę ma zrobioną. I tak samo ogonek. O, nawet ma podkowy, jak widać. Tak, jest to, słuchajcie, rocznik 2007. Mam już, słuchajcie, do niego klaczkę, więc będzie parka. Jeszcze tylko potrzebny źrebak, ale na razie nie mogę go znaleźć. Co prawda widziałam tam jedno ogłoszenie, ale na razie będą musieli jeszcze poczekać na źrebaka, tak, ta parka. I słuchajcie, w tej paczce dostałam jeszcze taką oto karteczkę. Dziękuję za zakup. Bardzo miłe. No, także ta paczka akurat była, słuchajcie, z Vinted. Także to było w zasadzie wszystko tego unpackingu i widzicie, otworzyłam dwie paczuszki z konikami i łącznie mamy tutaj tych koni, jak widać, 5. I wprost plus ta karteczka z jednego zamówienia, także tak. Oczywiście linki do sprzedawców, od których kupiłam te konie, no to znajdziecie linki w opisie. Bardzo polecam tych sprzedawców, ponieważ jak widać konie przyszły w świetnym stanie, bardzo dobrze zapakowane i ceny też były bardzo przystępne, jeśli chodzi o sam zakup. Także jestem bardzo zadowolona też oczywiście z kontaktu. Także bardzo polecam, jeśli szukacie wycofanych modeli, no to może akurat znajdziecie u tych osób konie, które Was zainteresują. Także to by było w zasadzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Na końcu oczywiście tego filmu zobaczycie zdjęcia tych wszystkich modeli oraz ich imionka, które oczywiście im wybiorę. Także to będzie już, słuchajcie, wszystko i Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz oraz oczywiście zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a chcecie być z moimi filmami na bieżąco. Także ja już, słuchajcie, się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!